w środek. Środowa audycja okołoterapeutyczna. Celuje Robert Banasiewicz. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Robert Banasiewicz. Jestem psychoterapeutą, jestem też pedagogiem. Prowadzę dom terapeutyczny, dom rehab. Prowadzę też gabinet rehab. Generalnie zajmuję się psychoterapią i szeroko pojętą pomocą w znajdowaniu sensu, kierunku, zwrotu w życiu. Ta audycja to krótka audycja internetowa w środek. W środek to oznacza, że pojawia się w środę, że czasem trafia w środek, że często podejmuje tematy około życiowe, około rozwojowe. Mam nadzieję, że niesie ze sobą jakieś tam przydatne treści. Pomyślałem sobie, że nie każda audycja musi być taka głęboko wglądowa i taka głęboko terapeutyczna albo paraterapeutyczna, że nie musi każda być rozrywająca serce. Dlatego pomyślałem, że może dobrze byłoby zrobić taką audycję troszeczkę swobodniejszą, troszeczkę bardziej refleksyjną. Może też taką zachęcającą innych ludzi do udziału w tworzeniu w środeka i tych środowych audycji internetowych. Czemu nie? Dzisiejszym tematem audycji natchnąłem się, będąc na dyżurze w dom rehab, a że tak wypada, że dyżury ostatnio mam w weekendy, to przy okazji tego mogę sobie poobserwować ludzkie zachowania moje także w ten siódmy dzień w tygodniu. Niedziela, dzień odpoczynku. Czy na pewno? Ale zanim przejdę do rozwinięcia tego tematu, tematu niedzielnego, poproszę panią Monikę, aby powiedziała coś tytułem wstępu. Robert Banasiewicz, terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem Olsztyńskiej Uczelni i Lubelskiego KUL-u. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni TOK FM, Radiu Olsztyn czy programie drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie. Bardzo jak zwykle dziękuję pani Moniko za to przedstawienie. Niedziela. Niedziela, dzień święty. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Pamiętaj, abyś odpoczął. Pamiętaj, abyś się zrelaksował. Właśnie, do czego ta niedziela? Po co ktoś wymyślił niedzielę w tym tygodniu? Przecież tak fajnie byłoby ciągle sobie tylko pracować i pracować. Chociaż z drugiej strony poniedziałek to taki dzień, którego nie cierpię. Wtorek chyba ma taką neutralną aurę. Środa zaś to czas ukazywania się w środka. I środa to mała sobota. Czwartek i piątek to już bliżej weekendu. No i potem już ten długo wyczekiwany weekend, ale przecież składa się on z soboty i z niedzieli właśnie. Czym była dla mnie niedziela w życiu? Pewnie kiedyś to był fajny dzień, dzień relaksu od szkoły, bo przecież pamiętamy to świetnie, znaczy ja pamiętam. A ta część słuchaczy, która jest w podobnym wieku jak ja, też pewnie to pamięta, że kiedyś w sobotę chodziliśmy do szkoły. Potem to się zmieniło i super. I niedziela była dniem odpoczynku, dniem relaksu. Potem, kiedy rozwinąłem w swoim życiu destrukcję i katastrofę, niedziela już mi się tak fajnie nie kojarzyła, bo to był dzień, w którym bywało słabo z dostępem narkotyków, ludzie byli wszędzie naokoło, trzeba było, jeżeli wychodziłem z domu, trzeba było wejść w jakieś tam relacje międzyludzkie, a to zawsze było w tym okresie ciągów straszne. Potem procesy terapeutyczne i to też już był taki czas, kiedy no dla mnie czas niedzielnej terapii był bardzo trudny. To był czas, kiedy miałem dużo wolnego czasu. To był czas kompletnie niezorganizowany. Znaczy, on był organizowany, ale czy był zorganizowany, to tutaj bym się tak nie upierał za bardzo. No i to oznaczało, że różne rzeczy się dzieją w tę niedzielę. No a potem, jak uczyło doświadczenie, w związku z tym, że ta niedziela była różna, no to i poniedziałki były różne. To znaczy, że były wyjazdowe bardzo często. To znaczy, ludzie przerywali te procesy psychoterapeutyczne. Potem, kiedy już zacząłem sobie pozaośrodkowo, zacząłem się rozwijać, to też natrafiałem na niedzielny czas, kiedy robiłem to, co było dla mnie najtrudniejsze, czyli bycie ze sobą samym. A za każdym razem, kiedy byłem sam ze sobą, no to pojawiały się, może nie za każdym, ale dość często, kiedy byłem sam ze sobą, no to pojawiały się sytuacje trudne dla mnie, no bo trzeba było ze sobą w jakiejś relacji być. A ta relacja, no wiadomo, była różna.
Ciekawy jestem, jak było to u was, drodzy słuchaczowie i słuchaczki, co wy tam jesteście po drugiej stronie sitka. Czym dla was jest ta niedziela, jak wy sobie radzicie w niedzielę? Popytałem też mieszkańców domu rehab, jak oni sobie radzą obecnie z niedzielą w terapii. Ciekawy jestem też tego, może ktoś z was posiadł już jakąś instrukcję obsługi niedzieli i chętnie by się z nami podzielił, albo niekoniecznie chętnie, ale w ogóle. Niedziela, siódmy dzień tygodnia, dzień odpoczynku, dzień święty, jaki to jest dzień? Posłuchajcie, co mówią rehabianie. Dla mnie niedziela się łączy z przybytkiem wolnego czasu i ten wolny czas trzeba jakoś uzwierciedlić, jeżeli chodzi o urozmaicenie czasu po prostu, czyli nie tak zwane siedzenie na dupie. Tylko najlepiej, jak ten czas wolny już przychodzi, to coś zrobić. Nawet jeżeli miało się obfity tydzień i był on zorganizowany i było, powiedzmy, dużo zajęć i dużo zajętego pracą lub innymi rzeczami czasu, to i tak warto tą niedzielę, nawet jeżeli jest to odpoczynek, to żeby był to odpoczynek w jakiś sposób aktywny, żeby jednak głowa nie przyzwyczaiła się za bardzo do tego odpoczynku, bo w poniedziałek jest, czyli dnia następnego jest już nowy tydzień i trzeba go w jakiś sposób też porządnie zacząć. Ja uważam, że taki, nie wiem teraz jak to się mówi, takie przysłowie, można powiedzieć, że poniedziałek zawsze jest zły, to nie jest prawda. To zależy od tego, jak się spędzi niedziela. Jak się na przykład spędziłem niedzielę dość owocnie, mogę powiedzieć, spędziłem ją na pracy terapeutycznej, ale też na pracy fizycznej w jakiejś skali i dlatego jestem przygotowany na następny dzień. Nie czuję zmęczenia odpoczywaniem. O. Bo za dużo czasu spędzonego na odpoczynku u mnie doprowadza do zmęczenia. A kojarzysz takie swoje trudne niedziele? Miałeś takie trudne niedziele w swoim życiu albo też w terapii, w której jesteś? Trudnych niedziel w życiu było dużo. To zawsze planowałem następny dzień, że ale to jutro będę pracował, ale będę produktywny i czego to ja nie zrobię. To nawet nie był plan, to było takie wmawianie sobie, żeby trochę się, nie wiem, podnieść na duchu może. Potem fakty były takie, że całą niedzielę przeleżałem w łóżku i później jak już miałem iść do pracy w poniedziałek, to ja nie wyszedłem z tego łóżka w poniedziałek do pracy. W ogóle nie wyszedłem z łóżka przez czasami nawet parę dni. I dlatego po prostu zamiast coś zrobić z tym, nawet jeżeli zdawałem sobie sprawę z tego, że to co robiłem nie było do końca dobre, to nie chciałem niczego z tym zrobić, bo było mi tak wygodniej, tak jakby. Teraz już to się zmieniło i tutaj w domu rehab na terapii jest inaczej. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś mnie zagania do pracy, bo tak nie jest. Tylko jak człowiek już ma jakieś fakty i jakieś informacje w swojej głowie, czyli jak ja mam fakty i informacje w swojej głowie, to na pewno no już się nie chce siedzieć na tak zwanej dupie i leżeć, tylko fajnie jest coś zrobić, fajnie jednak wrócić do ludzi żywych. Mi to sprawia wielką przyjemność, to że dzisiaj na przykład siedziałem sobie z 2 godzinki i pisałem, pracę terapeutyczną jest czymś wielkim dla mnie, albo już właśnie nawet mniej wielkim, co mnie troszkę zaskakuje, bo jakbyś się mnie Robert zapytał 2 miesiące temu, bym nawet nie odebrał telefonu, jeżeli byś dzwonił, jakbyś wszedł do mnie do domu, to bym leżał w łóżku. Albo grał na komputerze. Ja w tej audycji nawet nie wymienię imienia, ale myślę sobie, że rodzina, jeśli będzie słuchała tego, to rozpozna twój głos. Więc ważne by było, żeby powiedzieć o tym, o czym chcę powiedzieć, na co już jestem gotowy ja i świat, który mnie otacza. A jaka była ta niedziela dla ciebie? Dzisiejsza, no dla mnie była na pewno takim odpoczynkiem dużym, bo tutaj każdy dzień jest taki, że mamy zorganizowany ten dzień. Mamy dużo, dużo pracy i te grupy terapeutyczne, więc niedziela jest takim jedynym dniem, kiedy można odpocząć. Ty kojarzysz te swoje niedziele w ogóle życiowe, nie? Czy niedziela to był dla ciebie dzień wytchnienia, odpoczynku, tak jak jest tam gdzieś napisane po tych mądrych książkach, że to taki dzień święty, czy umiałaś ten dzień święcić, czy raczej niekoniecznie? No kiedyś niedziela to było raczej leżenie w łóżku, albo no po prostu na kacu trochę.
Często się tak zdarzało. Przed przyjazdem tutaj, no to byłam w takim stanie, że raczej każdy dzień był w łóżku. Ale tutaj się uczę trochę takiego korzystania z tego dnia. Teraz jest dla mnie ważne. Jak korzystasz z tego dnia? No korzystam z tego czasu wolnego i po prostu dzwonię do rodziny, rozmawiam ze znajomymi. Albo na integracji z ludźmi tutaj w domu. Rozmawiamy, spędzamy razem czas. Niedziela jest dniem dobrym dla ciebie? Już? Czy jeszcze wymaga pracy twojej? Teraz dobrym. Tutaj. Boję się trochę, jak będzie po wyjściu, ale tutaj jest dobrym dniem i czekam na niedzielę. To super, bo ja też czekam. Ja mam tak, że ja już czekam na niedzielę, ja umiem z niedzielą sobie radzić. Mam wrażenie, że mam jakiś taki instrukcję obsługi niedzieli. Naprawdę dla mnie niedziela była bardzo, bardzo trudnym czasem, dlatego, że był wolny czas. No i teraz inny rehabianin. Tym razem taki, który przyjechał do nas w odwiedziny. To jak z tą twoją niedzielą jest? Kiedyś u mnie niedziela wyglądała w kiepski sposób. Był to kac, były jakieś wyrzuty sumienia. We wcześniejszym jeszcze okresie obiady rodzinne, które przysparzały mi wiele, pamiętam, negatywnych bardziej emocji. Musiałem się zmuszać do tego, więc niedziela pod tym względem zawsze była kiepska. No ale ostatnio, znaczy ostatnio, od kiedy jestem trzeźwy i trochę w późniejszym też okresie, niedzielę bardzo doceniam. Niedziela to jest dzień wolny. Moja dzisiejsza niedziela wyglądała tak, że rano wstałem, wypiłem kawę, poszedłem na długi, fajny spacer, bo była piękna pogoda. Podczas tego spaceru zrobiłem wdzięczności, czyli udziękowałem za wszystko, co mnie otaczało i tutaj, w tym miejscu, jak w danym czasie byłem, jak i w ogóle ogólnie w życiu. Po takich wdzięcznościach, pomimo tego, że i tak było słońce na zewnątrz, było słonecznie, to jeszcze było dla mnie bardziej jeszcze słonecznie. No, nabrałem dużo, dużo bardzo pozytywnej energii. Resztę dnia spędziłem odpoczywając. Bo teraz mogę powiedzieć, że w niedzielę umiem odpocząć. Kiedyś myślałem właśnie o tym, że odpoczynek to trudna sztuka. Uczę się do dzisiaj chyba odpoczywać. Dużo lepiej potrafię korzystać z niedzieli. Niedziela mnie nie straszy. Chociaż, jak mówił poeta, niedziela to wielki kac po sobocie, co zgasła za nami. I tak było przez wiele lat. To był wielki kac, to był lęk, to była niepewność, to było takie ciągłe napięcie. Miałem wrażenie, że jakbym był ciągle gdzieś czymś zagrożony. Był w jakimś niebezpieczeństwie, że ktoś mnie zapyta, ej, co robisz? A ja nie będę potrafił powiedzieć, co robię. Idę dopaść jeszcze jakichś ludzików. Napadnę cię znowu, tym razem w twojej komnacie. Rozmawiałem z ludzikami ponownie o tym, o niedzieli. Cicho tam. Jaka była ta niedziela dla ciebie dzisiaj, powiedz? Dzisiejsza niedziela była pełna pracy przede wszystkim i samodoskonalenia się. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Zrobiłem rzecz, na którą nie miałem ochoty. Między innymi był to kościół. Nie chciałem iść do kościoła i muszę nad tym troszkę popracować, bo w sumie sam mam problem. Z wieloma rzeczami się, że tak powiem, nie zgadzam, co tam mówią w kościele. No i błądzę. Z kościołem to ja też mam problem, bo moja religijność jest na poziomie zero. Natomiast ja zawsze się tam spotykam, jak już jestem, spotykam się z jakimiś swoimi słabościami. Ja tu cytuję taką piosenkę. Był taki utwór grupy Kombi, w którym oni śpiewali, że niedziela to wielki kac po sobocie, co zgasła za nami. Oni tak pięknie o tym śpiewali. I jak wspominam sobie moje życie, to rzeczywiście był kac. To często był kac. Może nie zawsze, ale często był kac, ale był też lęk. Była też niepewność, było też jakieś takie poczucie zagrożenia. Jak ty wspominasz swoje niedziele życiowe? No, życiowe, owszem, był kac bardzo mocny. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, teraz jak jestem trzeźwy, to zdarzyły się już, nie wiem, czy z automatu, czy nie, 3 niedziele pod rząd miałem tego kaca suchego, nie? Obawiałem się właśnie, że gdzieś też będę go miał, na szczęście go nie miałem i było okej, ale tak, niedziela to kac. Jak słyszycie tam w tle rechot, to dziewczyny rechoczą, nie wiadomo z czego oczywiście, ale rechoczą. A tu w terapii, jak masz taki czas, kiedy jest niedziela i jest czas wolny, to co wtedy jest? Wtedy jest nuda. Ale nie mogę dopuszczać do tej nudy. Właśnie tak jak mówiłem, że dzisiejsza niedziela była pracowita, bo
jak się nudzę, to jest mega dla mnie wyzwalacz. Nie mogę się po prostu nudzić, czyli cokolwiek, żebym robił, kopał rów, chodnik do domku, czy tam pisać karty, jak najbardziej, bo inaczej nie dałbym rady. Aczkolwiek te rzeczy są lepsze, bo są produktywne, czuję, że coś robię, więc to jest spoko. Dziękuję Ci bardzo. Ja wiem, że trudno jest gadać do mikrofonu, że to jest sytuacja dość sztuczna i wymuszona, ale jak będę Cię nękał co jakiś czas, to myślę, że będzie nam coraz łatwiej o tym gadać, ale dziękuję Ci bardzo. Tak wygląda dzień niedzielny na górce w Saint-Tropez. Chodzę sobie po domu, ze mną chodzą psy, tupią po schodach, ludziki robią sobie dyżur. Słyszycie te pomrukiwania, to znaczy, że dyżuranci właśnie miażdżą coś, co jest oczywiście niezdrowe, bo smażone. I na kolację, jak ta lala się nadaje właśnie. Okej, okay. Dobra, nic. Jak tylko tak sobie chodzę po domu. No i rzeczywiście tak sobie chodziłem po domu. Chłopaki, w sensie psy, Kaszmir i Kazan chodzili sobie za mną, gdyż oczywiście muszą być wszędzie i wszystko widzieć. Niedziela dzisiaj to dobry dzień. Dla mnie dobry dzień. Umiem z niego korzystać. Ludziki w Saint-Tropez uczą się korzystać z niedzieli. A ty się nauczyłeś już korzystać z niedzieli? Nauczyłaś? Już macie instrukcję obsługi niedzieli? Podzielcie się z nami tym, w jaki sposób realizujecie te plany. Niedziela jest dniem wolnym. Jeśli chcecie coś opowiedzieć, może to być o każdym wolnym dniu. Dni świąteczne, dni wakacyjne, dni urlopowe. Jak odpoczywasz, czy umiesz odpoczywać? A może tak jak my, uczysz się ciągle tej trudnej sztuki relaksu. Po wieczornym zakończeniu dnia przyszła noc z niedzieli na poniedziałek, czyli czas, kiedy mój dyżur kończyłem w Dom Rehab. Noc przyszła jak zwykle znienacka, gdyż dyżur, każdy mój dyżur przebiega bardzo, bardzo szybko. Zanim się zorientowałem, już w domu zapadła cisza. Przywitaliśmy nową mieszkankę naszego domu. Wrócili ludzie z wyjazdów rodzinnych. Kiedy zapadła ta cisza, pomyślałem sobie, że to fajnie, że mogę robić taką robotę, że mogę się przyglądać ludzkim życiom, że mogę w nich uczestniczyć, że mogę obserwować te zmiany. Jeszcze tylko szybka toaleta i sen, bo jutro poniedziałek. Czy ja lubię poniedziałek? Może to będzie wstęp do następnego w środę krótkiej audycji internetowej? Może. A może nie. A może ktoś z Was wpadnie na nowy temat. A może ja sam wpadnę. W każdym razie zapraszam Was do kontaktu, zapraszam Was do słuchania tych audycji, zapraszam Was do dobrego myślenia, dobrego życia. Zapraszam Was do życia ku więcej. Pozdrawiam. Robert Banasiewicz, Dom Rehab. Dużo zdrowia życzę. Bye, bye. W środek celował Robert Banasiewicz. Zapraszam w każdą środę na audycję Domu Rehab. Pozdrawiam.